smakkujaw.pl, żur kujawski na wędzące. Ugotuję dzisiaj tradycyjną potrawę kujawską. Będzie to żur. Żur na Kujawach znany jest od stuleci i w zasadzie dawniej podawany był na śniadanie. Teraz głównie funkcjonuje jako danie obiadowe. A zatem będziemy potrzebowali, no zrobimy ten na żur dzisiaj na wędzące, to będziemy potrzebowali 0,5 kg wędzonego boczku. Mamy tutaj taki piękny, chudziutki boczek. 0,5 kg wędzonej kiełbasy. To są produkty, które no, wyprodukowane są przez firmę Wianto. W zasadzie wszystkie produkty, prawie wszystkie, pochodzą z regionu kujawskiego. Będzie potrzebny żurek kujawski. On jest produkowany we Włocławku. Mamy tutaj dwa opakowania. Nasz żur zabielimy śmietaną. Dwa opakowania po 200 ml mamy śmietanę kujawską z Inowrocławia. Będą potrzebne 4 ziemniaki. Ugotujemy je, pokroimy w grubszą kostkę. 2 litry bulionu warzywnego mamy już tutaj przygotowany. Żur podamy z jajami ugotowanymi na twardo. Będziemy potrzebowali jeszcze 3 średniej wielkości cebulki, pokrojone jest już w kosteczkę. 5 ząbków czosnku, też drobno posiekany. Będziemy potrzebowali również 2 łyżeczki chrzanu, 5 liści laurowych, 5 ziaren ziela angielskiego. Dodamy solidną garść majeranku i doprawimy nasz żur świeżo zmielonym pieprzem i solą, oczywiście kujawską. Naszą kiełbasę oraz połowę porcji, którą planujemy dzisiaj wykorzystać do żurku, a także cebulkę i czosnek podsmażymy, no oczywiście na oleju kujawskim z kruszwicy. Zaczynam od ziemniaków, które kroję w taką mniej więcej kosteczkę. Pokrojone ziemniaczki gotuję w osolonej wodzie prawie do miękkości. Ponieważ one jeszcze będą gotowały się w żurku, więc nie mogą być rozgotowane. Proszę zobaczyć, jaki to jest piękny, chudziutki, wędzony boczek. A zatem, tak jak powiedziałam, połowę będę gotowała w wywarze warzywnym, a połowę przesmażę łącznie z kiełbaską, cebulką i czosnkiem. Bulion warzywny przelałam do dużego gara, wrzucam boczek. Dodaję liście laurowe i ziarna ziela angielskiego i będę gotowała wywar na wędzonym boczku. Pozostałą część boczku kroję najpierw na plastry, a potem przekroję na 3 części. Kiełbaskę kroję najpierw wzdłuż, a potem o, w takie pół plasterki. Wywar nam się gotuje, już zaczyna pięknie pachnieć wędzonką. Ja nie powiedziałam wcześniej, ale wywar gotujemy tak mniej więcej pół godzinki. Zabieram się za przesmażenie wędliny i boczku. Już wstawiłam patelnię na gaz. Wlewam odrobinę, dosłownie oleju, ponieważ najpierw będę przesmażała boczek, on nam się wytopi, a więc zbyt dużo tłuszczu nie potrzeba dodawać. Wrzucam boczek i będę podsmażała do momentu, jak tłuszcz się wytopi. Boczek mamy już ładnie podsmażony, cudownie pachnie, a zatem dodaję kiełbaskę i też ją będę chwilkę z boczkiem podsmażała. Kiełbaska też nie wymaga długiego smażenia, ponieważ jak widzicie jest ona bardzo chudziutka. Kiełbaska już pięknie podsmażona, patelnia wydziela cudowne aromaty, a zatem mamy gwarancję, że nasz żur będzie po prostu doskonały. Teraz wrzucam na patelnię cebulkę i będę podsmażała do momentu zeszklenia.
cebulkę mamy ładnie zeszkloną, a zatem wrzucam czosnek, mieszam i dosłownie podsmażę wszystko jeszcze minutkę, dwie. Wyłączę gaz i przerzucę zawartość patelni do wywaru. Wywar mamy już gotowy. Ja teraz wyjmuję boczek. O, i zaraz go pokroję. Do gotującego się wywaru wlewam koncentrat żurku kujawskiego. Oczywiście cały czas mieszam. Ja wcześniej wstrząsnęłam, oczywiście, żeby żurek nam się dobrze rozprowadził. O, i kolejna buteleczka żurku. Wszystko dokładnie mieszamy. Chwilkę podgotujemy i przełożę nasz usmażony boczek, kiełbaskę i cebulkę do, już można powiedzieć, żurku. Przerzucam zawartość naszej patelni do żurku. Dorzucam pokrojony boczek, który gotował się w naszym bulionie warzywnym. Dodaję odmierzoną porcję chrzanu. Wrzucam solidną garść majeranku. Równie solidną porcję świeżo zmielonego kolorowego pieprzu. Jeszcze dwie solidne szczypty soli. Wszystko przemieszam. Ja osoliłam na razie wstępnie. No, zobaczymy, czy będzie jeszcze potrzeba do solenia, ale to spróbuję pod koniec i wtedy dosolimy albo też nie. Zabielę teraz żurek śmietaną, a zatem, żeby śmietana się nie zważyła, przelewam 3 łyżki żurku do śmietany. Wymieszam i zaraz wszystko przeleję do garnka. I wszystko dokładnie wymieszam i za moment dorzucę ziemniaki. Wsuwam ziemniaki i tak będę jeszcze gotowała około 5 minut. Ja wcześniej posmakowałam, żurek jest dobrze przyprawiony, a zatem nie potrzeba mu ani soli, ani żadnych innych przypraw. Nasz doskonały żur jest już gotowy, przepięknie pachnie. Zaręczam, że równie cudownie smakuje, a zatem jeszcze tylko przyozdobimy plasterkami chudziutkiego boczku, dwie połóweczki jajeczka i oprószymy jajka świeżo zmielone pieprzem. O, i nasze regionalne danie mamy już gotowe. Ten żur naprawdę wzbogacony wspaniałą wędzonką, jajkami, z powodzeniem zastąpi 2-daniowy obiad. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.